Parlamentu Europejskiego, który już drugi raz jest na Uniwersytecie Zielonogórskim. Oczywiście napisałem zaraz taki wstęp, który jeszcze był napisany przed pokazaniem tej końcowej wersji. I kiedy otrzymałem właśnie tą drugą wersję, pełniejszą, popatrzyłem wstęp prymas Kowalczyk, później ambasador Frankowski, a więc ambasador Stefan Frankowski, ambasador Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej w latach 1995-2001. I znowu przyszła taka myśl, mogliby mnie opuścić w tej sytuacji. Ta książka, ta pozycja wcale na tym by nie straciła. Ale autor był konsekwentny i rzeczywiście ten wstęp jest umieszczony. Dlatego dzisiaj jestem tutaj obecna, by podziękować panu, panie Józefie, za ten trud, za to, że znalazł pan czas i zechciał przekazać nam swoje cenne, prywatne często doświadczenia, refleksje i wspomnienia z tych tak ważnych spotkań z największym Polakiem na świecie. Myślę, że to podziękowanie płynie nie tylko z mojego serca, ale również ze wszystkich czytelników, bo jestem przekonana, że ta książka powinna trafić do wielu Polaków, a na pewno Lubuszan. Dlatego postarałam się, żeby również nasz region lubuski uczestniczył w wydaniu tej książki. Bardzo dziękuję i gratuluję tego ciepła i tego takiego bezpośredniego przekazu. Dziękuję, pani marszałek. Panie marszałku, proszę przedstawić główną ideę, jaką pan zawarł w swojej książce. Dlaczego zdecydował się pan napisać tą książkę? No więc po pierwsze, już poza tym, że chciałem dać wyraz i osobistemu stosunkowi do papieża, przypomnieć te wspomnienia, jednocześnie chciałem pokazać papieża w roli, która najmniej była dotychczas opracowana, a więc papież jako polityk, papież jako patriota i papież jako walczący o prawa człowieka. A więc to są te trzy wątki i oczywiście wydaje się, że to udało się pokazać. Dziękuję bardzo.